Siemany do wszystkich, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Szybson i w dzisiejszym odcinku postaramy się przejść Minecrafta jako kałamarnicę w Minecraft. Jest ze mną dzisiaj Bzyku. Halo, halo, dzień dobry. Słuchajcie, na samym starcie możecie zostawić łapkę w górę i zasubskrybować nasze kanały, jeżeli chcecie być na bieżąco, ponieważ u mnie i u Marka są odcinki, no w sumie to codziennie, więc wbijajcie, link jest do Marka w opisie. A my dzisiaj skupimy się na tym, żeby przejść Minecrafta jako kałamarnicę. Jesteśmy na wersji 1.12, co oznacza, że może być lekko ciężko z tego powodu, że no nie ma tutaj takich udogodnień, jakie są normalnie w Minecrafcie 1.16, ale damy sobie jakoś radę. Na szczęście, jako kałamarnice możemy oddychać również na zewnątrz, poza wodą, co jest dosyć dziwne, bo powinniśmy niby umierać, ale jakoś tam żyjemy i wydaje mi się, że uda nam się to jakoś przejść. No i też widziałem tutaj gdzieś kątem oka, że wioskę mamy obok. Dobrze to widziałem? Mamy, tak, wioskę i zobacz, to już cały czas mamy oddychanie pod wodą. Możemy się pluskać. To prawda, cały czas może jak znajdziemy, wiesz co, to trzeba by, dobrze by było znaleźć morze po prostu. No i wtedy byśmy sobie mogli, prawda, fajnie dobra, ja robię jakieś podstawowe narzędzie. Nie rób kamiennego, znaczy drewnianego kilofu, bo ja zrobię. Ja zrobiłem właśnie, no ja już zrobię, ale trudno. Że tak powiem, bywa, czasami tak już jest. Mi się wydaje? Patrz, my jesteśmy niżsi nawet, chyba, nie? Ja mam wrażenie, że my niżsi nawet jesteśmy. Przejdziemy przez jedną kratkę? Ja to testuję. No, czekaj, testuję to. Można przejść przez jedną kratkę? Tak, można, tak, faktycznie. Tak. Tylko ja mam, czekaj, ja wiem, co ja mam źle ustawione, ja mam ten... to wtedy skacze ten ekran, dobra, to nieważne. Musisz na F5, musisz na F5. No, ale dobra, to tam nieważne jest to wchodzenie pod jedną kratkę, bo raczej nie będzie sytuacji, w której będziemy musieli tego użyć. Ale dobra, ja rozwalam tutaj stary tego koble, żebyśmy mieli podstawowe narzędzia na start. I już idę tam stworzyć coś podstawowego, bo stary, trzeba się pośpieszyć, nie ma czasu. Bo zaraz będzie noc. Tu jesteś w wiosce, czy tu już jesteś w wiosce? Nie, jestem tu obok, Ciekawe, czy squida też atakują te zombiaki, czy my może jesteśmy neutralni, to by było super. Czy squida atakują co? Zombiaki? Te zombiaki, no te złe moby, bo wiesz co? Atakują. Mi się wydaje, że jesteśmy chronieni. Że nas nie atakuje. Ciekawe, tak samo mi się wydaje, że ogólnie moby, te ryby takie, co są w tych, jak to się nazywa, w tych monumentach wodnych, to że one też nie atakują. No. Dokładnie. Wydaje mi się, że one też mają w nas wywalone, że wywalone. Ale nie wiem, może to uda nam się sprawdzić, fajnie by było, gdyby się udało. Dobra, ja stary zbieram tu jakieś ziemniaki, żebyśmy mieli żarcie. O kurczę, dobra. A ja za to zbieram żelazo. Skąd ty masz żelazo? Ja mam mnóstwo żelaza. O, stary kowal tu jest w tej wiosce. Ja. No fajnie. Dobra, pokaż co jest. O kurde, dobra. No zgaduj co było w aha. No, że pewnie zbroja. Zbroja była. Ale wiesz co, ale nie mam żelaza, to jest dalej minus, kurczę, że nie mam żelaza, ale przydałoby mam 13, się. Ale nie przepalonego. O, no to możesz tu przyjść do mnie, bo ja tu mam piece. Idę, pokaż. Do kowala. I się dogadamy. Dzień dobry, Szczypsonie tutaj, wielki. O, oj, nawet ty! Ty wiesz, jak dostajesz damage, to masz taki dźwięk squida? Zrzućcie na przykład snapu serduszka. Dobra, czekaj. To masz uwaga. Dźwięk squida, zobacz sobie. A faktycznie. Jakby ta ośmiornica była atakowana. Tak, o te ośmiornice, nie wiem czy na wersji 1.12, ale na wersji 1.16 one tak jakby srają żarem. Ach, na 1.16 czy no, na której? One, znaczy nie wiem czy na każdej wersji, ale wiem, że na pewno na najnowszej wersji jest coś takiego, że one jakby to powiedzieć, no takie bąki puszczają, nie? Masz tutaj kilof. Dobra, gdzie jest ten kilof? Masz, bo ja go zabrałem znowu. Widzę. Dobra, czekaj, bo co ty tu przepalasz? A żelazo w obydwu przepalasz. Łap, 4 żelaza, proszę cię bardzo, idziemy w szukać. Czekaj. Ja wiem, że zaraz ocean, ale najpierw muszę wiadro zrobić i tak dalej. Tu jest lawa, wezmę tą lawę. Co jest? Ej, stary! Patrz, tu jest nieskończone źródło lawy, czy ja... Nie, dobra, ja jestem zbagowany jakiś. No, nie mogę zabrać tej lawy! Jestem squidem i nie mogę zabrać lawy do wiadra. Weź tutaj, bo staj na to i spróbuj wziąć wtedy. No nie mogę! Daj mi to wiadro. Masz. Ty coś źle robisz. Nie robię nic źle. Robię to perfekcyjnie. Patrz, faktycznie. Czekaj, trzeba to inaczej zrobić. My jako squidy nie możemy w lawy zabierać. Nie, ja się na to nie godzę. Ja tu musimy, nie może być dyskryminacja squidów, dobra, tak, oj, dobra, czekaj, czy to działa? Nie działa, o, fuck, dobra. No, widzisz, mówiłem.
Dobra, nie, tu jest jakieś lekkie nieporozumienie, bym tak powiedział nawet. Chwila, nie, ja to, ja w tym nie też, dobra, uwaga. Masz tutaj... O! Jest! Dał radę. Co? Wiesz co, Squid wydaje mi się ma mniejszy zasięg, nie? A, i masz tutaj kill off drugi. A ja ci tutaj wiaderko chciałem zrobić, ładne, piękne, diamentowe. No, łapko, to bo... możesz dać mi. I ja mam jeszcze na jedno wiadro. Masz wiadro? Hmm? Masz, no, nie, masz tu, masz i weź tą drugą lawę w takim razie. Dziękuję ci bardzo, weź. I tu przepalam też żarcie, żebyśmy mieli jakieś, kurczę, te ziemniaki, tylko to będzie trwało, kurde, 3 dni, jak my tutaj będziemy tak stali, nie? No, ale wiesz co, chyba warto jest poczekać na te ziemniaki, więc może ja po prostu cięcie walnę i jesteśmy zaraz, jak nam się te ziemniaki przepalą. Kumpli znaleźliśmy! Patrz, ile kumpli! Ej, co dobra. Jest? Dobra, ja zawsze chciałem popływać w wodzie, tak, ile dusza pragnie po prostu. Dobra, jesteśmy wśród swoich. Czyli koniec odcinka, jesteśmy wśród swoich. Jak to? Nie, czekaj, musimy coś zbadać. Co musimy zbadać? Tam musimy zbadać. Ten monument, widzisz, to tak, bo mówiliśmy o tym, że trzeba sprawdzić, czy te ryby nas atakują, czy nie. Dobra, to jest no, to, ale trzeba idziesz to pierwszy, sprawdzić. Ty idziesz no dobra, pierwszy, ja się nie boję. Tylko jak dostaniemy ten, jak to się nazywa, mining fatting, czy jak to tam jest? To jest tragedia. To jest koniec, kurde, rozgrywki, to jest, już nie przejdziemy Minecrafta z tym, to jest koniec. Ja może zrobimy portal tutaj na dnie oceanu, pacyk. Do ja netheru? Już tutaj obsydian, no. A ile masz obsydianu? Jeden tutaj postawiony. No bo wodę, raczej lawę rozlałeś. Tak, no. No to ja też mam jeden, to z tego portalu nie zrobimy. Ej, jak się długo płynie strasznie, przysięgam, tak, nie? Tak. Jezu, no, tragedia. Tragedia. To jest straszne. Ale dobra, musimy jeszcze to sprawdzić, z tym, że... Dobra, czekaj. Idziesz pierwszy, mówię. No dobra, ja tam mogę iść pierwszy. Dobra. Ej, Szybson, uważaj! O nie! Szybson! Czy on się zaatakował? Nie, ej, ale też. On atakuje wszystkich! Mnie też atakują! On atakuje squidy! Oła! To są niewdzięczne! Nie, dobra, uciekamy stąd! To są niewdzięcznicy! Nie, to tak być nie może! Nie, to my teraz dostaniemy tutaj na łeb! Nie, no te... Dobra, czyli nie ma co. Nie ma sensu tutaj z nimi walczyć w takim razie. Wiesz, co musimy zrobić? Musimy zrobić jamę. Ej, bo ty jamę, dostajesz, macie na celowniku. Co musimy zrobić? Co, jak? Nie, to nie jestem ja, głowie, pomyliło ci się. To on wszystkie squidy atakuje? A, on wszystkich atakuje, no. Co, to gdzie ty jesteś? A, but hide and a seek, tu jesteś, dobra, widzę cię, bo nie jest do nas, dobra, idź Okej, dobra. Dobra, co ty tu robisz tutaj pod tą wodą? A, ja robię bazę, ja tutaj robię podwodną bazę, co ty na to? Chcesz tutaj łopatę, tylko ona wypłynie na górę. No dobra, kop. Tutaj łopata, myk, Jezu, a nie, ona jest tutaj na dole, nad nie jest, pa. Co? A, no bo to nie ta wersja, gdzie wypływają itemy. Nie ta wersja, ja, dobra. Ale po co nam to, chodź do netheru. Do netheru? Dobra, dawaj do netheru. No, bo tutaj, no to w takim ale razie... my się usmażymy jako squidy. No, to tak trudno, trzeba popływać jako squid w lawie. Tylko potrzebujemy portal zrobić. Jesteś w stanie, prawda, poprosić pradawnych bogów minecraftowych, by nam tutaj portal postawili na tej wysepce? Żeby wyczarowali to, patrz, ja tutaj robię taki... Patrz, to jest początek portalu. Stawiam początek portalu i ta lawa... O! To jest początek portalu i teraz robię pierwszy obsydian, uwaga! Czekaj, mek, co? Ej, co jest? Jak to się stało? Co jest? To się stało? O kurde! Bogowie, pradawni bogowie, kierują squidem, co jest? To są bogowie kałarmitni, zobacz, O nie, i teraz trzeba poprosić ich, żeby zapalili to. Uwaga, tak, ja stanę po drugiej stronie. Nazywa? Ja stanę po drugiej stronie. 3, 2, 1, pyk! Prawdziwi bogowie zaświecili nam. Ja przechodzę na wiarę tutaj bogów tego squida. Od dzisiaj zmieniasz wiarę na... nie wiem jak to nazwać tego nawet. Na kałamarnicę. No dobra, od dzisiaj wierzymy w kałamarnicę. Ja nie mogę przejść przez to, czy nie, też... ja jestem, już jakby mnie nie ładuje powoli, ale... O, jestem, o kurde, ej, jak ten nether wygląda dziwnie, w ogóle nie tak jak powinien, w ogóle... Jak... Ej, dlaczego ty jesteś? Na moment mi się zbagowało i byłeś tym, sobą normalnym, a nie squidem, no. Aha, dobra, czekaj, musimy stąd wyjść, stary, bo zatrafiliśmy do jakiegoś innego miejsca. Tak, chodź, tędy. Tam myślisz, że tam będzie coś, tak? Dobra. Nie wiem, to jest takie moje przeczucie. Ufam. Patrz. Nie, szybciej, ty kop dół, ja kopię górę. Dobra, no, róbmy tak. Górę, dawaj. Ale ty kopiesz dół, czy górę kopiesz? No ja kopię górę. Nie, ty dół, bo jesteś z przodu. A, dół, dobra, sorry. Dobra. No i patrz, jakie mamy tempo. Jakie tempo w ogóle, co jest? Ale drużyna Actimela, dobra, trzymam.
Murzyna, Aktimela. No tak, dobra, let's go. Mam nadzieję, że do czegoś dokopiemy. Jak... O! Yes! O kurde, gdzie ty tam skaczesz? Ale parzy, ale O, teraz trzeba zjeść, dobrze, że te ziemniaki mamy. Dobra, i teraz tak, czekaj, musimy znaleźć fortecę, bo bastionów nie ma na tej wersji. Ja myślę, wiesz co musimy zrobić? Musimy zrobić, kto jest lepszą ośmiornicą pojedynek. Tak, a w lawie? Kto lepiej pływa ośmiornicą w lawie? Mówisz, żeby w lawie spróbować, albo w ogniu. Kto dłużej w ogniu wytrzyma? Kto dłużej... Wiesz, kto się stanie pierwszy sushi? Kto zostanie sushi? Czekaj, bo nie wiem. Czy tam jest... A nie, chyba mi się przewidziało. Jojo, to łatwo zepchnąć, uważaj. Tak, czekaj, ja myślę, jak tam zejść, kurczę. Bo nie za bardzo wiem. O, dobrze. Dobra, jest tutaj plan. Co ty tam widziałeś? O, nie zginę! Nie skacz stąd! Ja miałem pół serca. Ja nie miałem pół, ale dlatego, że ja mam zbroi trochę. Jest tam chyba twierdza. Tak? Widziałeś twierdzę, czy co? No właśnie tak miałem wrażenie, że widziałem, ale myślałem, że mi się przewidziało jednak. Ale, no nie wiem, szczerze. Ale ja miałem wrażenie, nie, bo to nie był wyrenderowany ten. Kurczę, czekaj, bo ja... Dobra, teraz mam kurde serduszko. Dobra. Wiesz co? Robię cięcie i szukamy tej fortecy w takim razie. Patrz, mamy, znaleźliśmy. Strzelają. Zrobimy się sushi. O nie, sushi z chipsona się zrobiło. No dobra, słuchaj. No udało nam się jakiś czas przetrwać jako te squidy, ale no do pierwszej śmierci, tak sobie postanowiliśmy przed odcinkiem, że do pierwszej śmierci nagrywamy, więc no skoro padłem, no to trudno. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka, jeśli wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i wbijajcie do bzyka, bo tam kolejne odcinki, super raz, fajne. Trzymajcie się, pozdro, pa.